Tynio ma 4 lata i jest rasy fiordskiej. I dopiero wszystkiego się uczy. Pracuję z Alicją. No i widać, się świetnie sprawdza. Taki gagatek. To są skandynawskie konie generalnie, ale jego kupiliśmy w stadninie koni Moszna naszej. Tam został wyhodowany. Fiordy mają taką pręgę przez cały grzbiet przechodzącą, przez szyję i przez ogon. I często te grzywy ścina się na jeża, bo w środku idzie taka czarna pręga, a po bokach grzywa jest jasna. I to spektakularnie wygląda. On ma długą grzywę ze względu na to, bo taką miał. I taką mu zostawiamy, żeby dzieci mogły pleść warkocze, żeby coś mogły sobie robić. To jest taki klasyczny fiord. Bo on jest jeszcze młodziutki, nie? Na pewno będzie taki, zmężnieje. Będzie taki klocek, byczek. Taka rasa dosyć pierwotna. One nie chorują. Właśnie jak mają sierść, to taką grubą. Są takie konie, które do wszystkiego. Jak islandzkie konie. Bardzo fajne. I on tak cały czas, nie?